Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba, a naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i oczywiście Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, zanim do tematu, nie pozwoliłem się przywitać. Sam sobie pozwoliłem. Od razu do pytań żeśmy przeszli. Panie profesorze, także witam. Witam. I pierwsze może pytanie moje, mamy porozmawiać dzisiaj o paleniu, o uzależnieniu, rodzajach uzależnienia. Natomiast zanim to pytanie, to troszeczkę się w organizacji pracy kliniki psychiatrii w ciągu ostatniego roku zmieniło. To nie już jest klinika psychiatrii w Choroszczy, tylko w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Jak ocenia pan te zmiany organizacyjne? No, weźmie pan też pod uwagę to, kto pyta pana o te, jak się panu teraz pracuje. Tak. A ja nie z bojaźliwych, więc spokojnie mogę sobie odpowiedzieć. Generalnie warunki są przede wszystkim dobre, tak? Bardzo dobre i to jest chyba, głównie o to mi chodziło też tak jakby w tych planach i tak, żeby ten pacjent, który jest szczególnie wrażliwy na też na te otoczenie zewnętrzne, jak się go traktuje, jak podchodzi się do niego, także jak ma te warunki takie, które spełniają standardy już takie ogólnoświatowe, no to w tym momencie rzeczywiście lepiej się czuje i czuje się w tym bardziej poważnie traktowany, bardziej ważny. No więc całkiem okej, już można się przyzwyczaić, tak? Do takiego lepszego łatwiej się przyzwyczaić niż do gorszego. Panie profesorze, a też jesteśmy w obliczu pilotażu, co prawda, ale reorganizacji leczenia psychiatrycznego. Powstają centra zdrowia psychicznego. Kiedyś mieliśmy sytuację taką, były poradnie, były oddziały, szpitale. To funkcjonowało. Teraz mamy centra zdrowia psychicznego. Co to takiego jest i jak to wpłynie na nasze zdrowie psychiczne? Czy to jest krok w dobrym kierunku? W dobrym, bo to jest sprawdzone, już zbadane na świecie. To już ma sporo lat ten projekt w Polsce. Białymstoku powstały tak na świeżo, tak od nowego roku. Natomiast to ma za zadanie koordynację pracy też, jakby pomocy pacjentowi i to jest bardzo dobry projekt. To znaczy, wszystko musi być w normie. Tak jak centra zdrowia psychicznego, jak tylko odejdziemy od szpitali w ogóle, tak, nie jest to możliwe, żeby na przykład odejść od szpitali, bo taki był kiedyś projekt, pamiętam w Niemczech i we Włoszech. Próbowali maksymalnie ograniczyć i w ogóle pozbyć się oddziałów w kierunku i pójść w kierunku centrów, czyli tak z wyjściem do pacjenta, bo centrum zdrowia psychicznego to jest centrum, ale tam są też na przykład opieka środowiskowa, gdzie jeździ się też do pacjenta, tak? Czyli w środowisku pacjenta on czuje się bezpieczniej, czyli tej osoby, która ma trudności, czuje się bezpieczniej i jakoś łatwiej zaopiekować się nią. Ale też zaobserwowano, że jak całkowicie odejdzie się, oddziały też są potrzebne, tak? Oczywiście mniejsze, tak? Żeby to nie były takie ogromne, tak jak kiedyś, że ta opieka tylko ogranicza się do przetrzymywania gdzieś tam, tak? Bo to nie o to chodzi, bo te trudności, ta osoba wychodzi z oddziału i znów ma te same trudności do tego samego środowiska. Dlatego większy sens ma takie opiekowanie się w miejscu życia pacjenta i takiej pomocy. I to przyświecało głównie powstaniu tych centrów zdrowia psychicznego. Oczywiście wszystko się jakoś tam powstaje w takich czasami lekkich bólach nawet i zanim to się rozwinie i ta opieka pełna środowiskowa, to trochę czasu mija. A to, że ma bardzo duży sens, to już jest rzeczywiście przebadane. I my jako klinika jesteśmy częścią, pracujemy w Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli ten oddział ma też służyć pacjentom, którzy z tego Centrum Zdrowia Psychicznego są, na przykład ci, którzy wymagają takiej pomocy, hospitalizacji, są przenoszeni i przyjmowani jako tak zwane łóżka pod CZP, czyli łóżka pod Centrum Zdrowia Psychicznego. Panie profesorze, wracamy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Mimo wielu
akcji medialnych, wyeliminowania też jakby z mas mediów, palenia, no takiego negatywnego postrzegania. Cały czas mam wrażenie, że palaczy nie ubywa, a wręcz to taka nieformalna moda wśród młodzieży powoduje, że liczba osób palących, mimo ewidentnych, powiedzmy, no udowodnionych toksycznego wpływu na nasz organizm, nie będziemy tutaj wymieniać chorób, które powodują, oczywiście choroby nowotworowe, choroby naczyniowe. Dlaczego nie udaje się mimo takiego zaangażowania ograniczyć po prostu palenia? Bo te substancje, które są na rynku, psychoaktywne w różnym stopniu, no te, które są legalne w tej chwili, tak, no mamy alkohol, mamy nikotynę i to są te legalne substancje. No jest jeszcze mnóstwo, tak, zapomniamy o tej kawie porannej, kofeina jest stymulantem. Więc ale też tutaj od razu zaprotestuję. Mieliśmy tutaj w studiu panią kardiolog, która mówiła, że kawa jest pozytywnie wpływa na nasz organizm. Ale ja się z tym zgadzam, ale to zależy, ile jej pijemy. No, dwie, trzy filiżanki. Dwie, trzy filiżanki, to już jest sporo, ale jak jeszcze kilka więcej wejdzie, to i możemy zawału dostać i udaru zresztą, tak, po zawodzie jakby pójść. Mi chodzi o to, że w populacji generalnie ludzie lubią sobie radzić, czasami pomagać w sposób, jak sobie z czymś nie radzą, to pomagać sobie podnosić, jakoś redukować ten nastrój, poprawiać różnymi substancjami. I tak naprawdę jest to ta nisza, tak? To tak samo jak kiedyś wprowadzili, nie wiem, suchoj zakon w Rosji, czy też jakieś tam prohibicje w Stanach Zjednoczonych, nie sprzedawali alkoholu, tak? No to się okazało raptem, że dokładnie, a nawet i więcej tego alkoholu sprzedawano, tylko że pod ziemią i nie było pieniędzy na walkę z na taką profilaktyczną walkę z tym uzależnieniem. Dlatego część osób pali, bo sobie w ten sposób próbuje pomagać. Oczywiście jest to nie najlepszy sposób na pomoc, ale tak też jest, tak? Możemy uświadamiać, w jaki sposób kontrolować to w miarę, natomiast całkowita na przykład redukcja, no nikt się nie spodziewał, że to całkowicie zredukuje. Natomiast no, wchodzą różne formy też palenia, tak? Kiedyś były zwykłe papierosy i tutaj te ponad 20% populacji paliło, teraz troszkę mniej, ale papierosy są w mniejszym stopniu, tak, jakby produkowane i delikatnie jest mniejsze rozpowszechnienie palenia tradycyjnych papierosów, ale z kolei elektroniczne papierosy, produkty, te podgrzewacze, na przykład tytoniu, tak, te heatburn product, czyli tak zwane, no już nie będę nazwami rzucał, ale te, które podgrzewają do 300 stopni nikotyny i wtedy uwalniają się różne substancje i to jest w tej chwili zastępowane. I z jednej strony mamy trochę redukcję palenia, pamiętam takie badanie fajne na młodzieży było, gdzie uzyskano w ciągu ostatnich lat rzeczywiście redukcję palenia tradycyjnych papierosów, ale dodano jeszcze statystykę, że 20 razy wzrosło palenie elektronicznych. Więc tak naprawdę mnóstwo osób, które w ogóle by nie paliły, na przykład nikotyny, w tej chwili młode osoby sięgają po te elektroniczne papierosy. I te szkody na tym polegają, że generalnie no, one są niby zdrowsze, tak? Ale one nie są zdrowe. To jest. A pamiętam, jak firma w Stanach Zjednoczonych, taki bardzo duży koncern produkujący i zwykłe papierosy, i też elektroniczne papierosy, i też te podgrzewacze tytoniu, zaczęli reklamować gdzieś tam w szkołach, że to one są zdrowsze. I co młodzież zostało w głowie młodzieży? To, że one są zdrowe. Tak. No i niestety to jest coś takiego. A ponieważ te zwykłe śmierdzą, a te nowe nie, a nawet pachną gdzieś tam mentolami i różnymi innymi smakami, tak, bo jakieś creme brulee są na przykład, tak, jakieś truskawkowe, inne, cytrynowe, ananasowe, to tak naprawdę to ma zachęcić młodzież do palenia. I dlatego, a jak młodzież, to później dorośli, tak, i palą także. Dlatego to jest takie, niestety ta szkodliwość jest mniejsza dla zdrowia bezpośrednia, ale szkodliwość społeczna jest dużo większa w tej chwili już tych elektronicznych form. Czyli zmienia się udział, mniej palimy tytoniu takiego no, w papierosach, w fajce, w tego rzeczywistego tytoniu, jakby tutaj to trudno nazwać korzyścią, bo to też słowo pozytywne. No, tak. I więcej osób używa tych różnego rodzaju zastępczych działań, które są też mają swoje szkody. Szkody.
Czy możemy określić taką konstytucję, kto sięga po takie środki, czy papierosy, czy po elektroniczne różnego rodzaju podgrzewacze tytoniu. No generalnie, no tak, młodzież, ciekawość. Ale czy możemy określić jakoś taką status emocjonalny takiej osoby, która ma, sięgając tak z ciekawości, ma większe ryzyko na uzależnienie od palenia, od używania w ogóle. Tak, ale to na wszystkie uzależnienia można tak naprawdę rozpropagować tego typu ideę, dlatego że te osoby zawsze się utrwala tak. Młodzież po prostu czasami eksperymentuje. Natomiast jest to udowodnione, że to osoby, które mają jakiegoś rodzaju trudności emocjonalne, jakiś rodzaj, nie wiem, konfliktów, czy to też, no, zazwyczaj w domu to, co się dzieje, tak? Albo jakiś, nie wiem, stres przewlekły, związany jeszcze z czymś innym, no to próbuje redukować sobie różnymi substancjami, między innymi papierosami, czy też elektronicznymi papierosami, czy też innymi, bo to coś tam na chwilę daje. No na dłuższą metę coś też zabiera, jak każdy nauk, ale te chwilowe poprawy są na tyle atrakcyjne tym osobom, że one regulują sobie tak naprawdę emocje w ten sposób. I papierosami też, przecież w zwykłych papierosach są substancje na przykład przeciwdepresyjne, tak? Jest takie substancje, które działają jak tak zwane inhibitory monoaminooksydazy, czyli podnoszą trochę nastrój. Stąd na przykład po odstawieniu zwykłych, tradycyjnych papierosów czasami nawet i depresja potrafi wystąpić. Dlatego, ale no oczywiście te 1000 innych substancji, które są spalane w tych 700-800 stopniach, no powodują też wszelkiego rodzaju już nowotwory, oczywiście to jest, ale choroby serca, no wszystkie co możliwe. Jaki narząd byśmy nie wymienili, to jest tak naprawdę szkodliwe. Ale fajne badania były na przykład też tych popularnych podgrzewaczy tytoniu, tak? Które są no, różne, cudowne w tej chwili firmy, bo teraz tak, podgrzewacze spalają się w 300 stopniach i tam już też związki karcynogenne występują w mniejszym stężeniu, ale występują. Z kolei elektroniczne papierosy mają 150 stopni spalania, podgrzewania i tam niewiele jest tych substancji karcynogennych, ale pojedyncze też jakieś aldehydy się znajdą. Więc tak naprawdę dużo mniejsza niby szkodliwość, ale z kolei dużo więcej osób w społeczeństwie pali. Więc ta szkodliwość jest duża czy mała? No jednak duża, nie? To tak jak alkohol. Niby substancją bardzo mocno szkodliwą nie jest, ale jak rozpowszechnienie tutaj picia jest bardzo duże, czyli to jest tak naprawdę no, duża większość populacji tak naprawdę pije alkohol, no to szkodliwość społeczna jest ogromna wtedy. Panie profesorze, czy zmienia się ten profil osób, które się uzależniają na przestrzeni lat? No bo skoro wcześniej byliśmy poddani reklamom, było to modne, miało to być jakby powiedzmy, no, pamiętam filmy jeszcze, gdzie jakby papieros był takim atrybutem no jakby męskości, nie męskości tak. wielkich scen. Pamiętamy tą słynną reklamę firmy papierosów, która się zaczyna na M z takim zdobywcą dzikiego zachodu, z kowbojem. Czy to na przestrzeni lat, no jakby, czy to się zmienia? Czy te osoby możemy jakby przewidzieć, że powiedzmy, jakby to są inna grupa osób, która się uzależniała wcześniej, sięgała po papierosy, a teraz? No to są palów ci, którzy no już mają trudności z odstawieniem palenia, bo wcześniej więcej osób rzeczywiście paliło, teraz trochę mniej, ale no odstawiły te osoby, które dały radę też odstawić, tak? No mamy w tej chwili w zakładach pracy już piętnowanie tego palenia, tak? Nie ma czegoś takiego jak nie wiem, takie palenie w gabinetach gdzieś tam, tak? Czy gdzieś tam w pomieszczeniach jakichś służbowych, już to jest tak naprawdę piętnowane i ustawowo, więc tak naprawdę, no ograniczyło to, tak jak należało się spodziewać, ten proces palenia. Ale część osób, które sobie gdzieś tam no, nie radzą z tym odstawieniem, a więc mają jakieś różnego rodzaju trudności, bo jest to im potrzebne, to gdzieś tam reguluje ten dzień, tak? To gdzieś tam prowadza jakiś harmonogram w dzień, bo to wyjście na papieros coś to robi. I te osoby rzeczywiście mają dużą trudność i tym osobom rzeczywiście w jakiś sposób można pomóc, bo trzeba wyjść od przyczyny, co było, jakby wyjść od tej przyczyny palenia, ale od tych też trudności, dlaczego się zaczęło, tak? A później ewentualnie można pomóc i terapią, ale też jakoś tam farmakologicznie.
Panie profesorze, no, doszło do nas, że palenie jest szkodliwe. Bardzo często jest to związane z też jakąś przypadłością. Chcemy z tego uzależnienia, chcemy się wyplątać, chcemy sobie, powiedzmy, dać szansę, może nie na cofnięcie się zmian, które w organizmie zaistniały, ale może na spowolnienie, może na zahamowanie. Jak należałoby się do tego zabrać? Jeśli to uzależnienie, to pewnie tak samo jak w innych uzależnieniach. Czy tutaj jest jakaś taka złota recepta, czy raczej się nastawić na żmudny, cierpliwy proces takiego pozbywania się nałogu? To chyba to co osoba, to inaczej. Bo tak jak we wszystkich nałogach, chorobach i tak dalej, to jest bardzo takie zależne od danej osoby, rzeczywiście od profilu, tak, też takiego osobowościowego. Dlatego, że jeżeli była przyczyna, początku taka ewidentna tego nałogu, to można się zająć tą przyczyną i rzeczywiście zredukować troszkę napięcia związane z tym i być może tam jako tam następczy tego skutek może być rzeczywiście zaprzestanie, czyli tego zaprzestanie palenia. Natomiast jeżeli trudno jest to zostawić, to możemy włączyć oprócz na przykład tej terapii, czy tam takich rozmów, tak zwanych krótkich takich rozmów, które, no bo na paczkach już jest to wszystko narysowane, tak, co to powoduje. Więc te osoby, które palą, po prostu to wiedzą zazwyczaj. Natomiast nie wiedzą, że można pomóc na przykład farmakologicznie. Mamy mnóstwo leków, które pomagają. Nikotynowa terapia zastępcza, mamy gumy, spreje i tak dalej. Są inhalatory na przykład z nikotyną, dlatego że część osób mówi, ja nie wiem, co z tymi rękami zrobić, tak? Po prostu to porządkowało mi dzień gdzieś tam, a teraz w tej chwili mam duży niepokój związany z tym. Są inhalatory, które wyglądają jak papieros, dostarczają nikotynę, ale to jest już jedna substancja, a nie tysiąc wywołujących nowotwory i choroby wszystkich narządów różnych. Dlatego można włączyć to nikotynowoterapię zastępczą. Jeżeli to jest za mało, możemy dołączyć lek. Mamy bupropion na przykład lek, tak, który on był w ogóle lekiem przeciwdepresyjnym początkowo, ale później zaobserwowano, że tak 1/3, nawet więcej pacjentów leczonych rzuca palenie w trakcie stosowania tego leku. Tak, i okazało się, że później on stał się lekiem w tej terapii antynikotynowej. Mamy waryniklinę, kolejną substancję, którą możemy zastosować, a więc działa podobnie jak nikotyna na podobne receptory. Mamy adenozynę, która podobnie działa, więc mamy dużo tak naprawdę tych substancji. Możemy też przejść na formy zastępcze redukcji szkód, czyli na przykład na te elektroniczne papierosy wtedy, albo na podgrzewacze tytoniu. To będzie też zysk dla organizmu, czyli, przepraszam, zysk, może tak, mniejsza szkoda dla organizmu i ta osoba łatwiej zostawi. Na podgrzewaczach tytoni na przykład udowodniono, że jest większa skuteczność niż na elektronicznych papierosach zostawienia, szczególnie u tych osób, które bardzo dużo paliły zwykłych papierosów. Więc mamy mnóstwo możliwości. Te terapie chyba w ogóle te nikotynowo-zastępcze weszły, ja znam ten rok, bo wtedy się urodziłem, 1978, to wtedy zastosowano pierwszy raz te gumy nikotynowe, w ogóle na łodziach podwodnych, chyba w Norwegii, z tego co pamiętam. No ciężko jest wyjść z łodzi podwodnej na zewnątrz, zapalić sobie, więc zastosowano wtedy u osób będących w tej łodzi. Okazało się, że był to sukces, tak, w medycynie. Jest to podwójna skuteczność, taka jak w zostawieniu takiego palenia, rzuceniu palenia tak sobie. Więc ma to no, dwa razy większa skuteczność, jest to spora już. Panie profesorze, wspomniał pan o różnego rodzaju takich obrazkach i one rzeczywiście na opakowaniach papierosów czasami są drastyczne. A czy z tą taką wątpliwą skutecznością to jest tak, że palacz nawet jak na to patrzy, to tego nie widzi? Ponieważ jest to coś negatywnego, coś, co go w jakiś tam sposób stygmatyzuje, czy można powiedzieć, że dla niego jest to obrazek, który jest pomijany, że bardziej te obrazki, które są na opakowaniach papierosów, bardziej
przejmują się tymi obrazkami osoby niepalące, bo one je widzą, a palacz w ogóle ich nie dostrzega. Adaptacja do bodźca już następuje tutaj, a poza tym no, nie chce tego dostrzegać, bo z drugiej strony coś mu to daje teoretycznie, tak? Więc coś to robi w jego organizmie, w jego psychice, to palenie i w związku z tym jak przeprowadza sobie taki bilans, no to, bo tak, żeby ten zysk z palenia był widoczny, no to musi trochę lat upłynąć, nie? Natomiast tutaj odstawienie jest natychmiast odczuwalne. I to jest ta przyczyna, dlaczego pomija tą paczkę. Mimo, że na początku może to być jakieś drastyczne, może gdzieś tam odstraszyć na chwilę, ale rzeczywiście ta adaptacja do bodźca jest. Badania wykazały, że coś to jednak robi, tak? Bo zniechęca i osoby, które na przykład zaczęłyby palić, zniechęca to do palenia, to jest jedna sprawa. Skuteczność jakoś ma, ale rzeczywiście nie jest to duża skuteczność i ta niewielka skuteczność później, no to jest takie zmniejszanie tego bodźca, takiego awersyjnego, tak to się nazywa. I po jakimś czasie jednak ten nauk przeważa. Ale no nie u wszystkich, jednak pewna skuteczność została zaobserwowana. Pan profesor powiedział, że trzeba jakiś czas palić, żeby zyskać, żeby dostrzec. Zysk to raczej kojarzy się nam z czymś pozytywnym, a tutaj nie dość tego, że tracimy zdrowie, to jeszcze tracimy dosyć sporo pieniędzy na te, czy to jest właściwe podejście? Nie, mówiłem, że ten zysk z niepalenia jest widoczny po wielu latach. Natomiast rzucenie palenia prowadzi do pogorszenia samopoczucia dosyć szybko, dlatego warto też sięgnąć wtedy po leki, pójść do psychiatry. Teraz powstanie bardzo dużo różnych poradni też antynikotynowych, bo na to też jest duży nacisk i będzie można rzeczywiście poradzić się, tak? No można pójść do psychiatry, do lekarza rodzinnego, tak? I on pomoże, bo są te preparaty, które rzeczywiście pomagają, na przykład, żeby później nie reagować od razu na przykład nagłym wzrostem apetytu, tak? Nagłym stresem, nagłym pogorszeniem samopoczucia. Mamy to wszystko rzeczywiście dostępne i możemy korzystać z tego. Nasi słuchacze przygotowali parę pytań. Jednym z nich jest też, odsłuchajmy może. Pytanie do specjalisty. Dzień dobry, nazywam się Anna, dzwonię z Białegostoku. Przez 20 lat byłam palaczem papierosów. Od 2 lat nie palę. W jakim czasie mój organizm się zregeneruje? Dziękuję, pozdrawiam. To właśnie te kilka lat tego zysku, że trzeba czekać na ten zysk. Przez 2 lata myślę, że już pani troszeczkę zaoszczędziła, nie wydając na papierosy. Samopoczucie myślę, że też się powinno już w takim okresie unormować. Unormować. Czy to już jest ten dobry okres taki, żeby mieć pewność, że też jakby jakiś bodziec, jakaś sytuacja nie doprowadzi do tego, że my wrócimy, że znowu sięgniemy używkę, po papieros. Czy jest jakiś taki czas bezpieczny, że ten nasz organizm już jest na tyle, jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy, że już nie będziemy palić? No to zagrożenie jest, tak jak w uzależnieniu, tak, że później jeden papieros czasami wystarczy, żeby wrócić, to tak jak jeden ten kieliszek alkoholu, żeby wrócić też do nałogu, bo jednak no to jest nałóg, tak, i jest to dosyć silne. Natomiast kiedy organizm się regeneruje, on się cały czas regeneruje, czasami wiele lat, jeżeli ktoś pali, no bo tu trzeba było zapytać, tak, ile pani Anna lat paliła, tak, trzeba było zobaczyć, jak te płuca wyglądają tak naprawdę, bo jeżeli są bardzo uszkodzone, to czasami wiele lat organizm odbudowuje, ale te złogi widzimy. U osób, które na przykład wiele lat paliły i widać to w płucach, tak? Ten po prostu, przepraszam, ta smoła prawie jest, ona jest widoczna tak już w trakcie operacji nawet. Więc kiedy to się zlikwiduje? No, jak się bardzo długo paliło, to będzie przez wiele lat tak naprawdę to się naprawiać. Ja pamiętam takie badania, nawet jak kiedyś takie pytanie dostałem, kiedy na przykład ile czasu takie funkcje różne poznawcze po takim jednym wypiciu na przykład alkoholu wracają do normy. Niektóre badania podają, że 3 tygodnie. Jak po przewlekłym, to nawet po pół roku. Same funkcje poznawcze, funkcje mózgu wracają do normy. A jeżeli pali się kilkadziesiąt lat, no to tak naprawdę też spokojnie kilka lat ten organizm może dostosowywać. No generalnie powinno to być gdzieś tam
pół roku, rok, to na pewno dużo lepsze samopoczucie. Ale żeby ta norma, no, tętnice były już uszkadzane, tak? Przez wiele lat. Płuca były uszkadzane, mózg też przez wiele lat, przez to nikotynę był uszkadzany i środki, te stresy oksydacyjne, to wszystko oddziałuje na to. Więc tak naprawdę to jest osobniczo zmienne. Zależy też od genetyki, bo jeżeli jest szybki, tak? Jeżeli jest młoda osoba, szybciej się będzie regenerował, u osoby starsze będzie troszkę wolniej, no ale to są lata. Panie profesorze, kolejny słuchacz ma inną wątpliwość, która w ogóle jakby podważa sens chęci rzucenia palenia, ponieważ on ma sąsiada. O, jestem ciekaw. Tak i... Pytanie do specjalisty. Dzień dobry. Ogólnie mówi się o tym, że papierosy są niezdrowe. Ale mój sąsiad ma ponad 80 lat i całe życie palił papierosy. I nie ma problemów ze zdrowiem. Czy to możliwe, że na niektóre osoby palenie papierosów nie ma wpływu? Dziękuję bardzo. Elżbieta z Ełku. Panie profesorze, i co w takiej sytuacji? Jaka jest motywacja do rzucania palenia? No jest to mocny argument, mocny. Przedstawiliśmy wiele argumentów, toksyczne substancje, choroby nowotworowe, choroby serca, a tutaj mamy jednego pana w sędziwym wieku, lat 80, jest to szacowna cyfra już, i pali i ma się podobno dobrze. No to pogratulowałbym genetyki, to po pierwsze, a po drugie zależy, co jeszcze robi w życiu, tak? Bo widziałem takiego pana, pamiętam, jechałem kiedyś na wykłady i w pewnym momencie mijam rowerzystę, takiego starszego pana, który no fenomenalnie był ubrany, prawdziwy rowerzysta i tak myślę sobie, o rety, taki zdrowy tryb życia, ja może kiedyś też taki będę prowadził. I jak go wyprzedzałem, to widziałem, że pod tym kaskiem, pod tym wszystkim po prostu papieros sterczy i on pali, jadąc na tej kolażówce. Więc jak dołączy się jeszcze inne jakieś tam na przykład zdrowe postępowanie, no to wiadomo, że też troszkę inaczej, ale to jest genetyka, to jest mnóstwo czynników tak naprawdę, bo jeżeli on dba o inne jakieś tam sfery życia, no to wiadomo, że będzie uszkadzał ten organizm troszkę inaczej, ale przede wszystkim chyba też no, geny o tym też. To tak jak ja jem tłuste, druga osoba je tłuste, tak? Ja tutaj nic mi się nie dzieje, a druga osoba ma duży cholesterol i tak dalej, bo to zależy od genetyki, jak się metabolizuje dane rzeczy. I tak samo jest dokładnie w papierosach. Część osób na przykład pije filiżankę kawy z rana i czuje się fajnie, delikatnie pobudzona gdzieś, tak? A niektóre osoby po filiżance kawy nie potrafią, drżą ręce, nie potrafią w ogóle utrzymać jakiś tam, nie wiem, długopisu czegoś. Bo pamiętam takie badania też na kofeinie były, gdzie część osób ma na przykład po kofeinie no, wyższe ryzyko na przykład zawału, tak? A niektóre nie. Dlatego nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, no po prostu pan oprócz tego być może zajmował się jeszcze czymś i dbał w jakiś sposób inaczej o te zdrowie, a z drugiej strony być może po prostu też ta genetyka była bardziej sprzyjająca temu jednak radzeniu sobie z tymi wszystkimi toksynami, które dostarczał. Myślę, że to jest jakby duże wytłumaczenie tego, natomiast my mówiąc o szkodliwości raczej też opieramy się o badaniach statystycznych, a statystyka to też są osoby, które po niewielkiej ekspozycji na dym tytoniowy poważnie zachorują, a są też takie, no tak żeby się nam statystyka zgadzała, te, które palą wiele lat i ten, natomiast wypadkowa jest taka, że palenie szkodzi i gdy ta świadomość już, że palenie nam szkodzi, to próbujemy sami. To jest jakby naturalne, sami próbujemy. Czy jest jakaś wskazówka, bo zanim się udamy tam do specjalisty, zanim pójdziemy, będziemy próbować tam pytać lekarza rodzinnego, psychiatrę, psychologa, czy są jakieś wskazówki, które by na tyle wzmocniły naszą psychikę, że to rzucenie palenia byłoby prostsze, bo to jest tak, że ja przynajmniej mam kilku znajomych, którzy zdarzało się na wiele lat pokonać nałóg, a później takie bodźce jakieś różnego powodowały nawrót do uzależnienia.
Czyli na przykład stres jakiś, tak? I wtedy rzeczywiście. Tak. Czy jest jakiś taki schemat postępowania, który każdy sam sobie mógłby poradzić, zaplanować? No, powiedzmy, obiecujemy sobie, że będziemy regularnie ćwiczyć, ale po pierwsze nie możemy od razu ruszyć i przebiec maratonu, bo to raczej będzie nasz ostatni wysiłek. Raczej zaczynamy od kilkuminutowych, kilkunastominutowych, jak w przypadku palenia. Czy my ograniczamy to palenie, powiedzmy sobie zakładamy, że co tydzień jeden papieros dziennie mniej palimy, czy rzucamy i radzimy sobie z tym. Znaczy większą skuteczność ma po prostu takie rzucenie niż ograniczenie, bo ograniczać można, a później trochę zwiększyć, trochę zmniejszyć i później się okazuje, że wciąż palimy. To jest jedna sprawa. Natomiast jak się rzuci palenie, to powstaje taka nisza, powstaje taka pustka troszkę. I też no, w głowie, tak, i też tak w ciele. Czyli co z tym zrobić, jak to go zagospodarować. I rzeczywiście, jeżeli w te miejsce wejdzie być może nawet aktywność fizyczna, tak stopniowa taka, a może jakieś hobby, a może jakieś no wszelkiego rodzaju, można się spotykać na przykład wtedy z ludźmi bardziej, tak? Można zadbać to w bardzo różny sposób. Niektóre osoby na przykład chodzą na treningi relaksacji, mindfulness, tego typu. To naprawdę bardzo fajnie pomaga w rzuceniu palenia. Chodzi o to, żeby zadbać troszkę o siebie, bo uporządkujemy też ten dzień w jakiś sposób. I to będzie miało zawsze większą skuteczność, bo jeżeli zrobimy tylko coś takiego, rzucimy palenie, ale nic więcej z tym nie zrobimy, no to jest bardzo duże zagrożenie powrotu do nałogu. Jaki specjalista, jeśli sami sobie nie poradziliśmy, jaki specjalista będzie w tym względzie najbardziej efektywny? No, psychiatra. Psychiatra, ale też lekarze rodzinni, wiem, że dają tego typu leki, dają tego typu substancje, też bardzo fajnie tłumaczą, tak? Bo jednak to jest zawód, który jest bardzo trudny, lekarz rodzinny POZ-u, dlatego że musi znać się na bardzo wielu rzeczach. Ale to jest niezwykle ważny, taki istotny klinicznie, że tak powiem, nauk, choroba, która gdzieś tam jest zaopiekowana też w POZ-cie. Ale no, najbezpieczniej udać się wtedy do psychiatry. Jest wiele możliwości, naprawdę, żeby tym osobom pomóc. Czy raczej organizm nasz mobilizujemy, czy też możemy sięgnąć po różnego rodzaju substancje, które mają pomóc nam zrezygnować z palenia, mogą nas w jakiś sposób zająć. Jeśli tak, to jakie to są substancje, jakie preparaty, bo mamy jakby no, atakują nas media różnego rodzaju produktami, czy raczej powinniśmy sięgnąć poprzez zalecone przez specjalistę, czy też możemy się oddać temu, co nam reklama przyniesie. Tutaj też od razu mam w zanadrzu pytanie od słuchacza, który, i to posłuchajmy, który ma konkretny preparat, ma też pytanie. Pytanie do specjalisty. Dzień dobry. Od kilku miesięcy staram się urzucić palenie, ale niestety wydaje mi się, że będę potrzebował jakiegoś wsparcia. I widziałem w telewizji, że jest reklamowany lek Desmoxon, który zawiera cetyzynę. I chciałem zapytać, czy to faktycznie może pomóc, czy to jest raczej efekt placebo i nic nie zmienia. Pozdrawiam serdecznie z Siemiatycz. Dziękuję panu profesorowi za bardzo wartościowe audycje i czekam na odpowiedź. No musimy teraz dobrze odpowiedzieć, bo skoro nam dziękują od razu, to... Tak, to taki efekt pochwalenia przed. Bardzo to dociąża. Jest to rzeczywiście skuteczny preparat. To znaczy, jest kilka preparatów na rynku, oprócz tych nikotynowych terapii zastępczych, gdzie są gumy, spray i tak dalej. Natomiast te farmakologiczne, one oddziałują podobnie jak nikotyna, podobne receptory. Dlatego one stanowią taką substytucję, czyli gdzieś tam zaspokaja to pewne... Natomiast ten preparat, o którym pan mówił,
On ma to do siebie, że rzeczywiście w najkrótszym okresie jest to rzucenie palenia, tak? Bo pozostałe preparaty, to jest na przykład tam w przypadku bupropionu, to jest około ponad 7 tygodni, czy 12 w przypadku warenikliny, albo można to wydłużyć na kolejne 12 tygodni. A tutaj rzeczywiście te w miarę dobry sukces się osiąga po krótkim, bo to jest 25 dni się bierze ten preparat. Więc tak naprawdę jest to bardzo skuteczny. Substytucja jest, czyli daje to coś. No jest to tabletka, tak? No, gdyby to było jeszcze w formie jakiejś tak możliwe, na przykład inhalacyjnej takiej, to by była pewnie jeszcze wyższa skuteczność. Ale jest to bardzo dobry preparat. Jak radzić sobie z rytuałami towarzyszącymi paleniu? Bo to jest taki ruch, palce są zajęte. W tej chwili też to jest też taki rytuał, że w zakładach pracy, w których nie można palić, są miejsca dla palaczy i to jest jakby też kącik spotkań towarzyskich, wymiany poglądów. Socjalizacja cała dokonuje się. Wokół tego i nagle rzucamy palenia, jesteśmy tego pozbawieni. Samotni, można jesteśmy powiedzieć. Jesteśmy samotni, jesteśmy wyalienowani wręcz z środowiska. A no właśnie, to wtedy trzeba by było się zastanowić, dlaczego bez tego papierosa nie radzimy sobie z samotnością, tak? Bo to jest tak jak z alkoholem, to też alkohol niby socjalizuje, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli bez tego alkoholu nie dochodzi do socjalizacji, to można się zastanowić i to jest praca już dla terapeuty w tym momencie, jeżeli socjalizacja jest to przyczyną tego uzależnienia. Ale są na przykład, no nie wiem, no w klinice też mamy palarnię, tak, pacjentom wybudowaną. I tak naprawdę tu chodzi o to, że jak ktoś będzie chciał na przykład zredukować sobie szkody palenia i przestawić się na inną formę, to może ma miejsce z jednej strony, a z drugiej strony, no przecież teraz są i marihuany medyczne i różne tego typu preparaty. Te osoby też muszą gdzieś to palić, więc są stąd te miejsca różnego rodzaju, z których można korzystać. A tak się zastanawiam nad tym ruchem ręka, usta, że to ma ogromne znaczenie. Ten sam preparat podany w formie inhalatora, tak w formie takiego niemalże papierosa, ma ponad dwukrotnie wyższą skuteczność niż ta substancja po prostu w postaci na przykład gumy czy sprayu. To są też badania potwierdzają, więc to jest niezwykle istotne dla regulacji tego rytmu. No jeżeli to jest socjalizacja, to jest jeszcze inny powód, tak? A jeżeli to jest, że ktoś sam sobie reguluje ten rytm, wychodzi, nagradza się co chwilę, tak? No to może się nagradzać to formą mniej szkodliwą nikotyny w postaci tego inhalatora. I to jest taka, że tak powiem, też przestrzeń i przyszłość, jeśli chodzi o uzależnienie, czyli formy. Panie profesorze, wiadomo, że każda terapia wiąże się z niepowodzeniem. Jak jest w przypadku rzucania palenia? Dużo osób nie uda się to rzucić. Niestety większości. Dla większości. Czy wtedy poddajemy się, czy kolejne próby zwiększają szanse na rzucenie palenia? Kolejne próby zwiększają szanse i to jest też jakby opisane. Tam rzeczywiście skuteczność nie jest duża, bo co 10, co 20 próba kończy się tak naprawdę gdzieś rzuceniem tego palenia takim skutecznym. Ale oczywiście zależy od przyczyny, tak? Jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, raka płuc, tak? I później jakoś tam uda się z tego wyjść, no to wiadomo, że ta skuteczność będzie wyższa wtedy, tak? Tylko motywacja jest inna. Ta motywacja jest wtedy, no już taka drastyczna dosyć. Natomiast jeżeli to jest takie, że spróbuję, nic się takiego nie dzieje w moim życiu bardzo istotnego zdrowotnie, tak, ale spróbuję, no to wtedy ta skuteczność niestety to jest zaledwie kilka procent. Dodatkowe preparaty podwajają albo potrajają. Ale dalej te kilka procent. Te kilka procent podwajają, potrajają, więc to już się robi z tego kilkadziesiąt tak naprawdę procent. Jeżeli jest to forma jeszcze, forma taka behawioralna, że tak powiem, ręka, usta, tak, no to jeszcze podwaja. Więc tak naprawdę okazuje się, że dosyć duża skuteczność tych preparatów jest. Jak ocenia pan profesor skuteczność perswazji środowiska, rodziny,
taki ostratyzm osób palących. Czy to jest skuteczne, czy to raczej jest no, takie uciążliwość tylko dla osoby palącej? To może być skuteczne. Nie zawsze jest, bo to zależy, jak się zwrócimy. Tak? To tak jak do osoby pijącej mówić, nie bądź tym, nie wiem, nie bądź tym pijakiem czy kimś. Tak? No to jest określenie tej osoby, takie pejoratywne. To jeszcze złość powoduje. Więc na pewno to nie będzie skuteczne, ale już powiedzenie na przykład, bo to nic nie da. Natomiast już powiedzenie, zależy mi na tobie i na tym, żebyś był zdrowy i żebyśmy byli razem i tak dalej, to mówimy o sobie wtedy. Jeżeli mówimy o sobie, to ta skuteczność jest też wyższa, bo ta osoba sędzią posłucha. Nie pojawia się w niej złość do tej drugiej osoby. Więc to wszystko zależy, jak rozmawiamy i jak to motywujemy. Jeżeli rzuć papierosy, ale po co? Nie? Ta druga osoba zapyta. No bo żeby nie być palaczem. No to jest żadna motywacja, tak? Ale zależy mi na twoim zdrowiu, tak? Ale to wtedy musimy poruszyć takie istotne, emocjonalne związki w rodzinie na przykład, tak? Czy wśród znajomych. Jeżeli nam na kimś zależy, no to w tym momencie łatwiej jest nam mówić o tym i łatwiej będziemy wysłuchani. Ale nie pal, bo tak, no to tej skuteczności nie ma. Musimy, każdy osoba wspierająca też może pomóc. I myślę, że przesłaniem naszej audycji, bo nie ulega wątpliwości, że palenie różnych form tytoniu, czy też papierosów elektronicznych, może w mniejszym stopniu, ale też jest szkodliwe. Myślę, że przesłaniem naszego spotkania będzie to, żeby się nie zrażać, jeśli będziemy mieli niepowodzenie, a też próbujmy. Natomiast do osób bliskich powinniśmy też skierować apel, żeby stanowiły swego rodzaju wsparcie takie do tego, żeby przez ten trudny okres przebrnąć, a nie... I zrozumieć. I zrozumieć ten, powiedzmy, okres takiego, jakby to nazwać, naprężenia nerwowego w trudnym okresie, początkowym okresie rzucania palenia. No i właśnie wsparcie polega na tym, że nie mówimy, jak czasami może się nie udać, tak? Teraz dlatego wprowadza się te programy wszystkie, redukcji szkód, palenia, picia i tak dalej, no bo część osób, tak jak były programy terapeutyczne w przypadku alkoholu, no to załóżmy, nie pije długi czas, bardzo fajnie, czyli to jest duży sukces. I tak samo nie pali. Duży sukces. No i zdarzy się ten jeden dzień, kiedy wypije czy zapali, tak? I w tym momencie ktoś wylatywał z terapii. No to przecież jakby, no to ja już wyleciałem, to nie ma sensu, tak? I dalej zaczynał wtedy pić. Natomiast chodzi o zrozumienie. Jeżeli, no, będą potknięcia, tak? No, tak jak uczymy się chodzić. Nie od razu umiemy. Kilka razy sobie upadniemy, a później jakoś to idzie. I tak samo z tym jest, żeby raczej wspierać pozytywnie, czyli okej, zobacz, ile udało ci się, nie? Nie palić, niż mówić, ojej, no zapaliłeś, no straszna bieda. To jest ta szklanka do połowy pusta albo pełna, nie? To jest takie właśnie. Panie profesorze, dziękuję za ciekawe przedstawienie tematu, jednak chyba bardzo trudnego. Rozmawiać o chorobach takich no, po prostu konkretnych, o sercu, o naciśnieniu, o nawet cukrzycy. Mamy chorobę, mamy przyczynę, może mamy leki i możemy, powiedzmy, tutaj jakby leczyć to. Tutaj jest to, powiedzmy, mocno nieuchwytne. Mamy problem, no, niszczący. Profilaktyki też. Tak, i bardziej właśnie mówię tutaj taki jakby profilaktyka, której się nie dostrzega, która jest nieuchwytna, niemierzalna. I nie natychmiastowy skutek. Tak, i efekt tego postępowania terapeutycznego jest mocno oddalony. Także bardzo dziękuję za takie ciekawe przedstawienie. Moim i Państwa gościem był pan profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ortodoksja.